Solidarności już nie Polak, jest to wszystko już uzgodnione, ale chciałem powiedzieć, że ile pracy, ile różnego typu działań musiało się wykonać, żeby przekonać prawie ponad 700 europosłów frakcji w Parlamencie Europejskim, żeby szefem parlamentu był Polak. Także to ogromne wyzwanie logistyczne, ale przede wszystkim takie polityczne, bo to trzeba było dogadać faktycznie, że szefem parlamentu jest Polak i szefem najważniejszej komisji w Parlamencie Europejskim jest Janusz Lewandowski, który, jeżeli za zimno, to mówcie, wyłączymy. Jeszcze nie. Szefem tej komisji jest Janusz Lewandowski, który przygotowuje polski budżet. Więc to też jest istotne, bo w latach od 2014 roku do 2020 w tej chwili przygotowuje się budżet Unii Europejskiej, tak to mówię? Bo pan nie pamiętam, czy jest na 7, czy nie jest na 7 lat. Może jest na 7, ale tak, być może właśnie. Ale generalnie ponad 300 miliardów euro przyjmuje się tego budżetu i być może teraz będzie jeszcze walka o dodatkowe 100. Może to tak nie obrazuje bardzo, ile to jest tych pieniędzy, ale tutaj w tym do Warszawy mamy na przykład samolot z Rzeszowa. Leci niecałe 50 minut. I tak naprawdę jest to duża sprawa, bo na konwencję na przykład w sobotę wylecieliśmy o godzinie 9, o 16.40 i byłem z powrotem, więc to jest strasznie szybka logistyka, wieczorem byłem tu na spotkaniu. Można pojechać do Warszawy, być na spotkaniu, wrócić tu i realizować coś tutaj. Tak naprawdę przemierzamy tysiące kilometrów samochodem, bo stąd do Jasła jest 140 kilometrów. A jeszcze jakbyśmy pojechali troszkę za Jasło, to może ze 160. To jest też nasz okręg wyborczy, w którym pracujemy, spotykamy się, więc jak gdyby tutaj też jest dużo, że tak powiem. Co chwilę się przemieszczamy. Wam na przykład powiem dzień, nie wiem nawet, który to był, ale czy to była sobota, czy niedziela, bo to zazwyczaj takie dni jest dużo uroczystości, to rano byliśmy w Przemyślu, dokładnie na Kazanowie, bo była impreza, to Polska tam organizował.